Dzień dobry moi drodzy. Jest to 12 dzień przygód naszym gildiarzem imperialnym gildiarzem w Disie 2 Bunt Elfów. I kontynuujemy przygodę tutaj na tej śmiesznej mapie. Co my tu mamy? Aha. No dobra. Ciśniemy dalej taką armią. Ten sobie miał wziąć tą. Tutaj Nihilnowi. Pyrek powiedział, że Uther nas nie zdradzi. Dobrze, to zawierzamy tutaj Utherowi, prawda? Pod jego obronę i tak dalej, i tak dalej. Więc co? No, ja, że tam jakieś przedmiociki, co? Panie Bocie. Po okazyjnej cenie z miasta Jokoszokolowa. Pewnie to po węgiersku oznacza Tokaj po prostu. 2000? Nie? Dlaczego? To może za... Nie no, 3,5 to ty nie kup... O lol. No tak, bo przecież oni mają max złota. Co ja się dziwię w ogóle? Wszystko wchodzi jak masło. Po prostu... W ogóle się nie zastanawiam, czy tam coś sprzedawać, kupować. Od razu walimy kaplicę i tyle. Kaplica i cześć. Tutaj jeszcze powstaną następne budynki, ale generalnie to spoko. To mi się podoba. Takie właśnie. Taki, o takie boty właśnie walczyłem. 3000? No fantastycznie, po prostu jesteście idealnymi partnerami do handlu. Tak jest. Dobrze, za 1000. Aż ty wyłamujesz się. Koledzy tutaj przyjęli za dużo wyższe kwoty, a ty tutaj psioczysz, tak? No. No i co? Będzie nam się gotówka teraz kotłować, tak? Co my będziemy robić z taką ilością gotówki? No nie wiem, tak szczerze powiedziawszy. No dobra, no na razie sobie mamy, więc możemy to jeszcze też opchnąć botowi. Żeby był jakiś balans, to właśnie każdemu tak po trochu, co by nie każdy czuł się poszkodowany, że nic nie dostał. No i tak idealnie pod gwizdek, że tak powiem, sprzedałem. No, no ale to jest to, co Pyrek tłumaczy, że właśnie bot dostaje złoto po to tylko, żeby tak naprawdę je przepić. No, to jest haniebne, haniebne. No. I tak naprawdę... No, zaraz będę palił hajs, tak naprawdę. No ale to sobie wiecie, no. Kupię tam wyrocznie, pobuduję wszystko w stolicy. Każde jakieś miasto, które przejmę, no to oczywiście piąty poziom machnę raz, dwa, bo to gildiarz. No zobaczymy, zobaczymy. Teoretycznie mógłbym już dwóch tych inkwizytorów kupić, ale mówię, ja ich nie lubię. Oni nie będą mieć pancerza, dobra, ochrony, ale no... Ochrony, odporności, ale... No, no nie, no nie. Wolę, że tak powiem, try harder. Tutaj jakaś rózgowiczka nadchodzi. Pięknie, pięknie. Niech nadciąga. Będzie menta potens, tak? O, elfiki, sojusz? Tak jest, bardzo proszę. Eldis proponuje układ. Dobrze, na razie zostawimy was w spokoju. O, jakiś ty łaskawy. Jakiś ty łaskawy, kolego. W ogóle tak sobie pomyślałem teraz, że w sumie ten Nobar ma... Kogo ma? Aha, miałem puścić tam jakąś żywą zbroję, żeby sobie zobaczyć, chociaż... Nie wiem, czy to opłacalne będzie. Jak zerwie ten sojusz bot, to tam płakać nie będę. No, myślę, że i tak nieprędko się spotkamy. Ale że ten teren ciągle się przekształca, to jest troszkę dla mnie dziwne. Już trochę tur minęło. Dobra. Panie Uther, pan tutaj stoisz i warujesz. Natomiast tak, tutaj powstałby następujący budynek. Tak, i teraz tak, tu czekasz,
Ty sobie weźmiesz właśnie, jemu bym może kupił. Tak, jemu to bym kupił. Tych inkwizytorków. Tak. Mniejszym lecimy. Na całą. Tak, bo to jest za 1300, no i ten za 3000. Wow, drogi strasznie. No ale spoko. Bierzemy to. Tak, bo on tu nie ma żadnego doświadczenia, to jeden. Dawaj tutaj. 3000, proszę bardzo. Będzie taką blokadą. Piękny tutaj inkwizytor jest. Worgel, że tak powiem. 3780, no to zostawmy sobie troszeczkę złota. Sobie tu botów ogołocimy. Nie wiem kogo od siebie. W ogóle jeszcze talizman Giermka przygarniesz? Czy to bardziej ty przygarniesz? Bo ty tak nie chcesz. 2000. Cena okazyjna, no. Bacie. A jest. Piąty raz? No. Do 5 razy sztuka. I teraz tak. wszystkie czary generalnie mam sprzedane. Więc muszę po prostu badać nowe. Dobra. No to ten typ może sobie jeszcze jednego dokoptować. A co? Będzie mieć taką ultra ekipę. No korci, naprawdę korci, bo wysoki poziom i on żywotny będzie i będzie szybko levelować, tylko że no nie wiem, no waham się, no waham się, no. No bo kurczę, mieć takich trzech. Dobra, matriarcha, że tak powiem, wygrywa z tamtą, bo przecież punkty życia ma większe od tego, od... No, potrzebuje ciutkę mniej expa, więcej leczy, jeszcze uzdrawia, no i tyle samo punktów życia, więc niejako jest lepsza od... Poza tym ochrony przed powietrzem w każdej chwili mogę sobie rzucić. Natomiast, kurczę... No łamie się, no. Tam jest inicjatywa z kolei też. Nie no, to już... Jeżeli się łamie, to znaczy, że muszę ich mieć. Tak, to jest najprostsza odpowiedź. Nie, to już nie ma bata. To już... Dobra, postanowione. Idziemy w tych i koniec, kropka. Poszło złota, nie wiem po co, ale już się nawróciłem szybko. Niestety nie mam żadnych przedmiotów na sprzedaż teraz, więc trzeba będzie botą wciskać czar i może uzbieramy. Dobra, ale żeby nie zmarnować nic, to byśmy zrobili rzecz następującą. No tak, ochrona, ty tutaj nie masz żadnych przedmiocików już. Weź no tutaj... Jakieś itemki byś pozbierał, co? Czy nie? Coś byś te tu poszedł. O, ktoś nas odwiedzi. O, to jest w ogóle mana Gaju. No, no. Dobra, że z racji tego, że nie mam złota, to na razie po prostu sobie chodźmy. I odwiedzajmy świat. Ten kolega będzie mi, mówię, dostarczać tutaj pięknych oddziałów. Jeszcze tylko ten jeden. Nie, mówię, skoro mam wątpliwości, to trzeba ich wziąć i tyle. Spokój święty. Nie będziemy się tutaj certolić. Czy ty postawisz tu rózgę? Tak, postawisz tu rózgę. Proszę mnie tam iść natychmiast. No i że tak powiem, kitramy manę. Kitramy manę. I patrzymy, co się dzieje dalej, co?
Ta baronowa niech se przejmie, ukradnę więcej czarów od legionów. W tej sytuacji może Uther by sobie wziął tamtych, a Nobar mu dostarczy trzech rycerzy. I to nie jest zły pomysł, bo Nobar to będzie raczej wędrowcem, a tamten po prostu będzie działał. No a mówię, to będzie straszny przeskok, bo ja mam duże ilości złota dzięki botom. No bo te są przydatne, no jak każdy dostał 999, no to niech się na coś przyda, nie? Ze swoim złotem. I teraz opracowując jeden czar kolejnego poziomu, zdobywam po 800 sztuk złota, czyli 2400, no to powinien być na zakup kolejnego gościa. I jeszcze powinno zostać na... Na co? Na tego. No tak, żeby ci to w ogóle walczą jak opętani, widzę. O, zdechło się. W ogóle co wy tam macie? Zobaczymy sobie. Póki przymierze trwa niezerwane, to trzeba sobie zobaczyć. Dobra, uzdrawianie dajemy i od razu, żeby nie tracić czasu. Bum. A co ty taki wybredny, kolego? No, tak już lepiej. 800. Okazyjna cena. Aż ty. Bocie, no wiem, że masz złoto. Dawaj. Dobrze. Dobrze. Dobra. Giermek do wymiany. I... Wielki inkwizytor, dawaj go. Co tyle złota. No, i dobra. I dobra jest. Teraz tak. Zwój zamętu, spoko. Weź sobie tam od kolegi. A, ty masz te zwoje, dobra, to mu dorzucisz. Jeszcze ten zamęt. I jako się rzekło, trzech wojowników. Nobar, no to będzie. Nie będziemy ich szkolić, bo mówię, lepiej mieć uzdrawianie. Snajpera to może też mu tam przekażę, zobaczymy jeszcze, ale on musi mieć żywioły w tej sytuacji. No mówię, dużo expa by to było. Pomyślcie, jeżeli on ma 16, tak? 16 poziomów się nastukał, razy 800, to jest. Dużo, po prostu. To takiego expa mogę do końca gry nie zdobyć. No. Po prostu rozum zwyciężył. I teraz tak. Oni będą mieli po 800, to będą bardzo szybko expić. Bardzo szybko. Właściwie to oni są teraz delimiterem moim. No to co? Skoro tak. Widzę, że tu święty mściciel się wpycha. I teraz to możemy po prostu czołgiem wjeżdżać w każdego. I w sumie pierwsze to zrobimy właśnie z tamtym. Żeby tam czołgiem wjechać w nich. Nie wiem, czy pierdolony zabójca. Mamy z nim jakiekolwiek szanse? Niekoniecznie. Zostawmy, bo tyły mamy nadal słabe. Tak, se podejdźmy. Panie Nobar. Pan Nobar tutaj idzie i przekazuje Utherowi, Lightbringerowi te oto tutaj wspaniałe oddziały. Tak? Tak. Potwierdzam. Tak było. Nie masz nic, prawda? Nie masz nic.
Już się tam nie chwal. Zużyjesz sobie te miksturki. Aha, i ty masz tych dwóch panów. Dobra. No to mu przekażesz. Bo ile tam było? Trzech. No dobra. No ale niech sobie Uther expi, bo on jest z paraliżem fajny. Może mu się uda coś tam wysępić expa. Zobaczymy. Podejdź, no. Teraz tak. Nie masz tu żadnych ciekawych rzeczy, więc po prostu 115, 206. Weź tych po 115, żeby tak porówno szło. No. I teraz jest fajno, fajno, fajno. Z pokarmie. No, 145, 181 też go sobie zamień. Musimy ich ekspić tam w tyłach. Dobrze. I teraz co? Wszystko sprzedane, bot zadowolony i możemy jeszcze budować. No. Strasznie długo zajmuje to ładowanie. Dobra. Świątynia, czy bardziej to w sumie? Możemy to. Jak wszystko, to wszystko. Palę hajs po prostu. Nie wiem, czy to już jest 10. tura, że ten gargulec przyjdzie kolejny. Możliwe, że w ogóle legiony to mają dojście do elfów. Jest na to szansa. Więc tu będziemy padać. Ten czarodziej też doradził, żeby pomóc tej syrence, więc zobaczymy. A, miałem sobie zobaczyć, co z tymi elfami. Czotto te elfy. No i oczywiście kolejny przychodzi pan. Czotto te elfy. Co tu mamy? Mamy manę śmierci. Też będą sobie fajnie badać. Mana piekielna im z nim w ogóle do niczego niepotrzebna. Thorn. Aha, złodziej. Ło! No to się nie dziwię. Szósty poziom i takie wojska. No, ten też. Znaczy ta. Najgorsza nie jest. Przywódca elfów. Ten neutralny, czyli ten lepszy. No też sroga armia tutaj. A, dwa zielone smoki chyba. Tak, tu. Jakiś tam myśliwy. No nieźle, nieźle. Żeście się poekspili na tej Illumiel, bijąc ją po twarzy. Nie wiem, atakować to? Zaatakowałbym to. No tak, oni mają ochronę przed ogniem, tak. Dobra, po prostu ruszajmy i tyle, no. Wytrzymają, wytrzymają. Najwyżej się środkowym bronię i tyle. A muszę to splądrować, jak powiedziała, więc. A środkowy będzie musiał się chyba bronić. Bo tak, ty wytrzymasz jego cios, ty masz ogień, tak? No to ty będziesz mieć ochronę. Ale tak, nie mam wcale pewności, że go zabijecie. Weź tu machnij go. 229, no. Zdążysz czy braknie? Ciepnij go tam. Ty go też ciepnij. Ciepnij.
O, dobrze. I czar... jej. Żule z metra. Dobra. No to co? Nie wiem, czy jest sens tak bronić się specjalnie. Chyba nie ma żadnego sensu. Na całą parę jedziemy. Oni też hit ratio mają lepszy, więc to też jest bonus od życia. 600 sztuk złota i czar oceanu, jako się rzekło. Zdobyliśmy czar oceanu! Wracajmy do królowej. Tili Gilash. Tak. Wracajmy, wracajmy. I teraz tak. Imperium jest moje, tak? Kolego. Proszę mnie tu zażywać, żeby ci tam nikt nie zginął, bo ty masz farta do takich walk. Onyksowy gargulec, tak? No spróbuj, no. Też nie wiem, czy oni go zabiją, bo to jest tylko... No. Miał ochronę przed umysłem akurat dziadyga. Mogę go nie zabić. Weźmy sobie zwinność. Zwinność i siłę? Sam nie wiem. Albo po prostu go przytrujmy i tyle. Spoko. Przytrujmy. Po prostu... Pojedynkujmy. Dobra. I zastanawiam się, czy na barem użyć jakiś zwoje w ogóle. Zamęt. Zamęt brzmi śmierć. Nieźle, tylko szczerze wolę sobie to zostawić. Jak mam złoto, to... Jedziemy z nimi. I on by tu mógł sprzątnąć mi jakieś jednostki, a po co mi pozwolić na to? 122. Pisy tyro. Jeszcze jeden złodziej, jak w razie czego. Dzieje to widzę, całkiem dobrą pasę mieli. Trafiajcie. Bez trafiania to jesteście trupami. Ciebie. Dobra. No nie. No to będą trupy. Będą trupy. Było dać więcej. O, jesteś. No tak to jest to, bo no. Jeszcze nie masz świątyni. Po co? Po co przecież? Nie będziesz się tu kisić, no. Sorry. Nie umiesz walczyć, to weź w ogóle. Wyjdź. Fucking crackers. Szukamy kości potem. A, może ten grobowiec coś jest, został nazwany jakoś specjalnym. Tu obiekty, mówił Pyrek, że obiekty zostały jakoś nazwane. Zobaczmy. Nie, krzyż. Będziemy sobie patrzeć. Na razie to... Nie ma nic ciekawego chyba. Dobra. Neutralny krajobraz. Dobra, dobra.
To no bar. Jazda mi tam. Przydaj się. Zwiedzaj świat. Przynajmniej ty się przydaj na coś. I co? Zdobyliśmy tam tego jednego inkwizytora, przełóżmy sobie na dół. Gdyby nas zaatakowali krakersy, to mamy się czym bronić. Mamy mikstury. Spoko. Turka. No. No i tak to się kręci, no. Było jeszcze tego gargulca osłabić, to nie. Po co? Osłabić, wzmocnić siebie, wszystkie możliwości. Bo oczywiście Uther jest ślepcym gierem, musiał sobie chybić. W krytycznym momencie. Tak to by ten gargulec przecież padł. Zresztą tam wszyscy mają zeza. Na co ich trenować w takim razie? W ogóle muszę zaznaczyć, że nieczęsto w ogóle można kupić jednostki już wyekspione. Przeważnie to są po prostu na podstawowych formach. Jest na przykład większy wybór. Natomiast no, rzadko się spotykam na mapach, żeby ktoś dawał właśnie jeszcze w trzech wersjach tam, jakby ktoś chciał, nie wiem, tego. O, wiedziałem, że Crackers zaatakuje. Dobra, to jedziemy go tam. Raz, dwa. Crackers ma standardową inicjatywę. O, fajnie, jeszcze się uzdrowimy. Nie ma sensu czekać, bo to 60 obrażeń zada przynajmniej to. To przynajmniej tyle. No i fajno. Jeszcze jeden. Aha, wszyscy naraz. Tego to się nie spodziewałem. Przepraszam bardzo. Proszę mnie tu wyoddalać. Proszę mnie tu. Dobrze, tu inkwizytory kacują. Dobra. Jestem na to przygotowany i prawie wszyscy zdrowi. 157, dziękuję. Jeszcze jeden cracker, tak? To jest pewnie szał bojowy teraz. Na rozkazie. Czy jakaś strefa? Dobra. Panie Nobar. Nie wiem, czy go tu nie zaatakuje. Wąż co jedną piz... Wąż. No tak. Tak. Wód Spirów tam, dobra, dobra. Wilkołak. No to pewnie dowódcy tylko mają takie śmieszne nazwy. Czarodziej Chorek. Czarodziej Chorek też w ogóle już był. Tych kampaniach. No. Kamienna wieża. O, to coś ciekawego. Dobra. To jakiś znowu Hankulis. Aha. No spok. No można i tak. Się teraz zastanawiam, jak cię tu usadowić, żebyś nie zdychła. Może w tym miejscu? Bo to jest, ty będziesz za blisko, to spróbuj tu postawić rózgę. Da żadę przejść, da żadę, dobra. No, ale to było dla ciebie bezpiecznie. Nie mówi się pro co, tylko proszę.
proszę mnie tu sprzedawać czar kolejny, żeby było złoto, żebyś ty mógł tam wskrzesić, bo jesteś niedorajdą, Uther. Oto to. Nie to. Czy ty jesteś... Czy ty przyjąłeś właśnie? Nie przyjąłeś, no. Już po ilości złota rozpoznaję, czy wy to przyjęliście, czy nie. Dobra. No to mamy wszystko w komplecie. Jeszcze sobie zapiszę. O matko. Quick save to strasznie długo. Strasznie długo. I co teraz? Świątynia obowiązkowo. Uther. Ty stara kobyło. Proszę. I nie grzesz więcej. Masz tu walczyć. W imię Demostina. Czy coś. Teraz tak, ty. Dobra, to podejdźmy tam do tych rybek. No dalej, rybki. Chodźmy, chodźmy. Oho. Stokrotne dzięki za pomoc w odzyskaniu artefaktu. Nieopodal naszych mórz żyje czarodziej kołodziej. Zna wiele tajników magii. W dużej mierze dzięki niemu okoliczne wody i miasta jeszcze w ogóle istnieją. Powinien też wiedzieć, jak zaznać klątwę posągu. W mieście. Zanieście mu czar oceanu, a tymczasem trzymajcie skromny podarek ode mnie. Mam nadzieję, że się przyda. Powodzenia. Aha. No tak, taki skromny podarek to... Właśnie. To byś tam, Uther, to chapnął, co? Na sprzedaż. Czego zwyczaj. Tak, zostawiasz to w stolicy. No i maszerujesz, strzelcu. Tak. Sprzedajemy, nie lubię talizmanów w ogóle. Dobra. W sumie nie musiałem marnować teraz złota na wskrzeszenie, ale dobra. Nauczyłem się czegoś. Tak, i teraz numer 1 tutaj 4000, proszę bardzo, cena wywoławcza. Jak to nie? Nie chcecie? Taki piękny artefakt. Promocyjna cena, no. Boty. Ja myślę, że nie umarli to przyjmą z ochotą. Tak? Przyjmiecie, prawda? Czy nie przyjmiecie? Wybredni. Oj, wybredni jesteście. Dobra, żeby tak nie stać długo, to ty pewnie nie przyjmiesz. Nie przyjmie. Nawet jak zaproponuję 5 razy, to pewnie nie przyjmą, bo to już jest gruby kaliber dla nich. Zbyt gruby. Powróciłem ze światów. Tak, też powróciłeś. Robiłeś w gacie w sumie. Dobra. No i tak. No i generalnie to... Ile tam mamy expa? Już trochę zdobyliśmy. 590. Dobra. Panie, powiedz no mi pan, co tu robić. Tak powiem. Narobić w gacie i tak chodzić, tak? Co robić? Co zrobić? Co zrobić? Co zrobić? Co? Tam sobie Magna Gaju przyjmę. Nobar będzie zwiedzać mapę. No bo on jest taki dalekobieżna lokomotywa. Uther, no to standardowo niech sobie XP jeszcze cokolwiek. Póki może.
W ogóle niech waruje tam w stolicy, bo nie wiem, czy ten. O, idą truposze. Truposze. Zamęt. No oczywiście, proszę pana, że przyjmiemy. Za okazyjną cenę. Mądry ruch. I zapis gry. Co by nie stracić takiej okazji. O, i zdechło się. Tyle smoków, tyle tego i się zdechło. Tutaj by był kolos na cieniutkich nóżkach z tymi smokami. Chociaż no, cienki pewnie Bolek nie jest. No, na pewno szósty poziom ma. Tak przynajmniej. Sądząc po dowodzeniu, tak? Ale teraz tu. Tak mniemam, nie? Co, panie Chorek, czy jak ci tam, weź mnie tu pan dorać, co tu należy począć? Witajcie wyznawcy wszechtaty, znaczy ojca. W czym wam mogę pomóc? Odzyskaliśmy czar oceanu dla królowej Tili Gilash. Podobno wiesz, jak go użyć, by pozbyć się klątwy posągu, o ile o tym słyszałeś. A no, coś wiem na ten temat, ale zanim wam pomogę, to mam dla was delikatne zlecenie. Czyli taki klasyczny RPG. Idź tam, przynieś to. Tak. Jeżeli pomożecie, to klątwa z posągu zniknie raz na zawsze, ale nie ma nic za darmo, kurka wódka. Wódkę? Ech, no dobra, mów o co chodzi. Wiesz, młody, jak to jeno jest, jak nie ma w co włożyć, he, dość delikatne sprawy. Dziewic brakuje. Dziewic brakuje, a po pladze demona straciliśmy łączność z innymi miastami, więc żyjemy w malejącej gromadzie. A, reprodukcji ci się zachciało, kolego. No i co? To przez tego stwora, który pożera dziewicę. Stał się problemem. Co? To przez tego stwora, który pożera nasze dziewice, stał się problem. Znam magię dobrze. Laską potrafię niejedno wywinąć, ale na pewne sprawy już jestem za stary. Będziesz miał tyle, co jo, to zobaczysz. I pomyśl, tyle chłopa chętnego, a dziewicy nie ma. No dobrze. No dobrze, to dobrze nie wróży. Żartobliwie w tej tragedii nazwaliśmy wąż co niejedną pizdą trząs, ale kierowniku sprawa prosta. Zabijecie go, a ja wam usunę magię z posągu. Zgoda? Nie, no to ja sobie poekspię jeszcze. Co by tego zabijać? Dobrze, zabijemy tego stwora i usuwasz magię posągu, bo to już się staje męczące dla naszego ludu. Nie, no wcale nie męczące, będę sobie ekspić. Panie, ekspi. Co będziemy usuwać? No. Jest upierdliwiec, bo tam rzucał się na nas, ale generalnie dobry chłopak jest. I tutaj bym jeszcze właśnie. Just do it. Czy da, just do it'a możemy kropnąć? Czy nie bardzo? Aha, bo się zablokowałem rózgą. No świetnie po prostu. Po prostu wyśmienicie. No nie, no to sprzątaj tego dziada i poekspimy sobie, no co? Będziemy na nią czekać kilku turów, tylko trzeba działać. Dobra, ty mi nic nie zrobisz. Tu jest hierowanta w słoiku 120 klasycznie. Dobra, no to zabijamy jego. Chlas. Chlas. I chlas. Dobrze. Teraz tu. Dobra. I fajnie. Teraz jeszcze raz. Będzie mieć tylko dwie jednostki do wskrzeszania. Ciep. Dobra. Weź tam. Żule z metra, oczywiście. Sprzątaj gościa. No i farma expa zawsze spoko z Hierofantą. Dziękuję. O, zwój golema. Teraz tak. 15 expa ty musisz zdobyć. O panie, to malutko. Na czym ty to zdobyć? Tutaj na kolegach chyba, co? Tak mi się wydaje. Czy na nich?
sumie to obojętne. Wydaje mi się, że bardziej na nich niż na nich, ale to sprzątnijmy ich, bo mi strasznie zawadzają. Linobar. O, proszę. O, już tu mają Manelgaju, cwaniacy. Proszę, jakie piękne czary. Kawaleru, jakie czary tutaj, piękne. Kawalerze. Imię Wszechojca. Dobra, ja bym... Tej many nie przejmę na razie. Czy przejmę? Można tu, tu... Dałaby radę. Kurczę, to stawiaj rózgę, pani. Stawiaj pani rózgę natychmiast, natychmiast. Managaju może poczekać, bo jej nie potrzebuję tak dużo. Nie zwróciłem na to uwagi. Dobra. Dobra. To se wracaj. Teraz coś masz jeszcze do budowy? Masz tu coś jeszcze? Masz tu. Nic? Pan Boska, już wszystko wybudowałem. Wszystko. Dobrze, to jak wszystko, to wszystko Turka. Mówię, można botom sprzedawać i chociażby od biedy. Aha, ja nie mam złodzieja teraz chyba, tak? Trzeba by jakoś puścić na ruiny do zwiedzania i... I co? No i jeżeli kasa się by zacznie kotłować, bo to tak naprawdę ja przekazuję te itemy, więc... No dobra, talizman mogą użyć, czy tam, nie wiem, jakby sprzedawał mikstury, ale... Generalnie kosztowności odzyskam. To nie było stracone. No a resztę... Jak mi się tam będzie kasa kotłować, to po prostu lokata. Bo tu jest sklep, to jest w co ładować swoje pieniądze. Inwestycja na przyszłość. Zdobyliście złoto, dobrze wiedzieć. Tam jakaś ruinka upadła. No, od was mamy pięknie czary. A w ogóle to wy chyba powinniście mieć złoto, bo jak sprzedaliście mi czar, jeszcze nie dotarłeś tym bohaterem, to wyście powinni skupić mi to. Jest tu kilku chętnych. Panie, wielki elficki awatar Lachlan został rozerwany na strzępy przez demony, a jego ciało odtworzone przez Mortis. Plugawa wersja Lachlana budzi grozę u elfów i nienawiść u Galeana. Aha, będą przywoływane czarne smoki, z tego też dobrze pamiętam. Tobie spróbujemy opchnąć. Za cztery koła. Będzie? Będzie czy nie będzie? Oczywiście, że będzie. Fantastycznie. Fantastycznie. No i takie, prawda, handle to ja rozumiem, proszę pana. No. Jesteś gotów? No to kasuj ich tu. Zrobię co w mojej mocy. Mi się strasznie naprzykrzali. Tyle czasu. O, tak wypuściłem troszeczkę. Ale zróbmy tak. Ciebie skasujmy. Skasujmy ciebie. Skasujmy. O, matko, jakie obrażenia. Ciebie, ciebie. Może ty się będziesz bronić z nimi? Tak. Żebyśmy się wyleczyli w całości. Teraz on. A, żeś zeza ma rzeczywiście. Broń się, broń się, broń się. Kasuj. A przynajmniej ty. Znacie obronę, to wytrzymacie tam parę kolejek.
Jeszcze sobie musiał dziabnąć. On całkiem sporo zadaje w ogóle. Kurczybyk. Ile on ma? 65, z tego co pamiętam. No to wcale możesz nie wyprzedzić kolegę. 29, dobra, wyleczmy sobie. Ja. Aż. Dobra, jeszcze parę tur i będzie. Strasznie mocne te bandyty. O, teraz. Teraz. 40, idealnie. Cyk. Jest, pięknie. No i oni już mają 21. No. To już będą tak niżej levelować, ale nadal będzie sporo życia, sporo obrażeń. No, te ochrony, no miejmy nadzieję, że nie zawiodę się. Teraz tak, ile wy musicie tutaj? Właśnie sobie pomyślałem, że kurczę, przecież warto by tutaj w ogóle Nobarewski, Nobarewski, proszę mnie tu odsłaniać krainę. I teraz tak, ty sobie tu mogłeś stanąć i ci ten wąż niedobry nie zaatakował. Ile ty masz dowodzenia? 5. No to chyba już tu byłeś, tak? O, kości. Szkielet Pameli Anderson, właśnie. Właśnie, właśnie. Szkielet Pameli Anderson. To jest to, o czym Pyrek mówił. I tu pewnie też. Iron Maiden. O, żelaznej dziewicy zespołu. Szkielet Saszy Grey dłużej już nie pociągła. No. Tia. Szkielet Monalizy. A. Szkielet Andariel. O, mamy akcent Diablo. No, jakieś krzoki, wodorosty. Nie, krzoki to już. Krzoki to są krzoki wodne, krzoki takie. No, fajno, fajno. Dobra, chodź tutaj. Najwyżej cię zaatakuje, to się obronisz, to tam ten. Dobra, niniejszym jeszcze mówię, poszedłbym tą. Skoro ona może przejąć, to niech to zrobi już. To na zasadzie już, już. Szkoda tej many tracić, nie? Lepiej, żeby się już tutaj zbierała. Pysy tro, panie. Gintergrasie. Dobra, na razie nic ciekawego. Tura. I ta tę dobrą sprawę jeszcze pobadam sobie żywą zbroję i na razie tyle będzie ze sprzedaży czarów. Musimy poczekać na dodatkowe przychody. No, fajnie jakby elfiki jeszcze mi jakieś tam swoje zaklęcia posprzedawały. Nie pogniewałbym się. Cokolwiek. Fajnie, kupiłem 3 najdroższych inkwizytorów. Wybudowałem wszystkie budynki. Jeszcze mam kasę. Jeszcze wyrocznie przecież kupiłem. Nie no, to w ogóle jakieś. Wycisnąłem z botów tyle złota, ile w ogóle. Ile w ogóle tylko można było. Teraz to żadne krakersy nam nie straszne. Aha, ja też tak niepotrzebnie przedłużałem walkę. Ale nie byłem do końca przekonany, ile expa dostanę za takiego mieczykowatego wodazbiru, bo przecież oni awansem mogliby się uleczyć i po cholerę czekać tyle, nie? No ale. Dobra. No. Czar? Ano nie. Ja poczekam cierpliwie, wy tam kolekcjonujcie złoto, będę was tam gołocił zaraz.
Złoto to mi się przyda. Dobra. Czego chcesz? Czego tam? Jak to mówił Strażnik Królewski w jedynce. No, to są jakieś tam bety. Zwój golema, dobra. Zabij to. Zrobię co w mojej mocy. To chyba teraz możemy tam dziabać. On i tak mnie wyprzedzi. Bez sensu jakieś czekanie, czy bawienie się w jakieś podchody. Po prostu. Ciach, 82. 82. No to jeszcze takich jeden. Proszę. Zrobię co w mojej mocy. Bam, bam, dziękuję. Buławą dostał przez grzbiet. Tak, i teraz zostało tylko 25, no to tamtych gdzieś tutaj takich widziałem panów do porobienia. No, z Modeuszem ciekawy skład w ogóle tych. Tak. Czy tutaj coś odkryjesz, czy tak nie bardzo? Tutaj, żebyś odkrył, bo nie byłem przekonany, czy... Aha, dobra. No to tu. Podejdź, no tu. Słucham. Słuchaj, słuchaj. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Tutaj nic, tutaj nic. No to tam ma na gaju. Pod gaję. Lecimy. Dobra, coś tu miałem sprzedać. Nic, czekamy na lepsze czasy. I właśnie dlatego sprzątnąłem te... Te węże, żeby właśnie Gargulec, jeżeli faktycznie ma rozkaz ataku na stolicę albo drużynę, to żeby ruszył i zaatakował najlepiej w stolicy. Miejmy nadzieję, że na stolicę ma rozkaz. To wtedy ten, to wtedy... No to co? No to wtedy sobie po prostu po XP uter i... Już nie będzie musiał się tak bardzo przejmować. Odrzucić sobie ochronę przed ziemią. I tyle. My też dostaniemy przecież 50% zbroi, to... To będzie spoko. No ale trzeba trafiać. Panie Uther, jak się nie będzie trafiać, to ja tego w ogóle nie widzę. Wisz pan, czy pan nie wisz? Fajnie by było, gdyby... Oho, Ilumiel. Emery, jestem zaniepokojona losem mych dzieci. Dlaczego w sytuacji, gdy grozi nam plaga piekieł, wasi ludzie z zaciekłością atakują nasze lasy? Co? To bzdury. Nasi ludzie walczą z pomiotem piekieł nieumarłymi. Wielu z nich udaje się wrócić i zdobyć nieco informacji. Jakim cudem mielibyśmy was atakować? I w dodatku kłamiesz! Nie próbuj kryć niewiernych żołnierzy. Nie mamy już zbyt wielu ludzi, zbyt wielu armii, ale obiecuję wam, że zrobię to samo, co wy nam. Oho. Chwila. Milcz, barbarzyńco, niebawem spotkamy się w innych okolicznościach. Nie mogę w to uwierzyć. Nasi ludzie atakujący elfy? Mamy już wielu wrogów. Wisi nad nami zagłada, demony i piekło. Nie. Musimy odkryć, kto za tym stoi. Betrezen macza w tym palce i udowodnię to przed Ilumiel.
Ale sojusz nie został zerwany. To jest piękne. Czego chcesz? Dobrze. No to jeżeli sojusz nie został zerwany, to tak powiem, układ dalej w mocy, tak? Że tak powiem. Chodź tu. I proszę mnie tu. Aha, bo to jest krajobraz. Czyli muszę tutaj się pojedynkować z panem i dopiero wtedy podjąć skrzynkę. Żeście ich podrapali. Dobra, na tego zostawię sobie. Weź go tam sprzątnij. Ciap. Ciap. Nie wiem, czy coś to da, ale niech go tam puka troszeczkę. Dzięki temu może będzie więcej expa. Może. Teoretycznie zadaje coraz więcej obrażeń, więc powinno być, no ale tylko moja teoria. Żule z metra. 70. Dobra, teraz sobie opuści kolejkę atakowania czarodziej. No i fajno. Mamy już prorokinię. Tutaj stuwa potrzebna. Dobra. Aha. O właśnie. Tego nie odkryłeś, kolego. To bardzo źle z twojej strony. Ty musisz to odkrywać. Musisz. Jesteś odkrywca nasz. Dobra. I spróbuj tu też odkryć, jeżeli dałbyś radę podejść. Słucham. Ty, koleżanko, no ustaw się tutaj, tak. Możesz sobie tu podejść. Co? Pisy tro, się mówi. Weź sobie tu ochronę przed mocą ziemi. Spróbuj się nie obronić teraz, to cię normalnie zabiję gołymi rękami. Masz go tu porobić, rozumiesz? Masz go porobić. Liczę na ciebie. Zobaczymy, czy on w ogóle się rzuci na tą stolicę, bo to też nie jest pewne. No ale raczej tylko stolicę ma najbliżej, więc jeżeli ma rozkaz szału bojowego, czy tam ataku stolicy po prostu, no to zobaczę. Szkielet. Tutaj chyba na wodzie akurat szkieletów żadnych nie ma. Tak jest. No to panie, to ja bym zrobił tak, że sprzątnąłbym tego. Okej. Pokusujesz tego. Ty masz ochronę, prawda? Tak jest. A ochronę masz. Nie odporność. Ty masz ochronę, kolego. Dobra. Teraz tak, ty powinieneś przeżyć, lecz 45, drugi atak też przeżyjesz. No i czyż to nie było lepsze rozwiązanie, zamiast tracić żołnierzy w polu? Proszę bardzo, jest. I tak to się walczy. No i sobie będzie farmić tu expa. Zdobędzie, podejrzewam, szybciej tych. Jak to się nazywa? No. Imperialnych i tak dalej. Więc nie ma sensu na razie tego wąsza niszczyć. Niech sobie żyje. My sobie pofarmimy expa na tą.
Czyli tak, stówę macie, tak? Do zarobienia jeszcze. Dobra. Chyba formalność, tak? 68 jest za takiego dziadygę. Dobra. To jeszcze 30. No to tam coś było takiego. Co takiego? No coś tam było takiego. Co ci będę mówić? No barze. Nic. No, tutaj tyle odkryłem terenu, że ho, ho, ho. Dobra, to się wróćmy i pójdziemy sobie tutaj. Słucham. Podkrywać świat. Dobra, zdobądź też tą manę gaju już szybciej. Bo i tak nie będziemy szybciej teraz badać czarów żadnych. Więc możemy sobie przyspieszyć tutaj. Wydobycie. Jak to? To jak? Aha, bo on broni wejścia. Aha! Czyli takie buty, dobra. No to jeżeli tak, tu jest bronione przejście przez te demony i to jest właściwie jedna droga. No dobrze, to zrobimy tak, o. Spoko. Dobra. No to turka. Elfy pewnie prędzej czy później zerwą przymierze, bo przecież one są takie w gorącej wodzie kąpane. Zresztą tutaj niestety przymierza nie są takie pewne. Jak się nie ingeruje w to zdarzeniami, to po prostu są zrywane po jakimś czasie niestety. Nie są na zawsze. Nic nie jest na zawsze. Ileż ja już mam tu złota? 3 dochody, tak? 3 dochody tego i 3 dochody tego. Po jednej manie gaju i runicznej. Tak se. No i dobra, jest czas to zakończyć, bo już ponad godzinę lecę. Jest fajnie, dużo kaski. Jednak dobrze się było nawrócić na tych inkwizytorów, wydaje mi się. Bo w dłuższej perspektywie to wyjdzie chyba na zdrowie. No 20 poziom zdobyć to jest jednak coś. To jest jednak nie do zdobycia. Dobra, no to tyle. Dzięki wam za uwagę. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.